Czekaj, bo ja miałem na zacząć nagrywanie, bo znów bym na YouTube'a nie miał. Już jakąś inną grę gram niż Armę i bym nie miał tego na Archiwum Live. Powinieneś dostawać teraz drewno jakieś. Czekaj, loot. You have received buried woodlock. No, dirt. To jest to, co ja teraz co ty tak szybko kopiesz? Ty masz jakiś skill? Nie, ja drewno kopię. Proszę, kop ze mną dziurę do wnętrza ziemi. Ludzie, chodźcie do nas na ten, nie wiem gdzie my jesteśmy nawet, ale chodźcie tu. Wykopiemy największą dziurę na świecie. To czyli jak nawet 10 w party, to będziemy 10 razy więcej kopać? Tak. Wykopmy dziurę jak szczury. Stary. Ja się czuję teraz, pamiętasz jak to było w tym? No zgadnij stary, do jakiego filmu chcę nawiązać, do jakiej książki. Kopiąc dziurę. Taką. No, bogactwo dziura. W odpowiedź. Nie mam pojęcia. Stary, władca pierścieni czuje się jak krasnoludy, które są zakłane i kopią po prostu niepohamowaną pokusę kopania mają w głąb ziemi. Jakiś typ tutaj przyszedł. Lothar, czy ty jesteś naszym kolegą, Lothar? Wow, jaki on ma kilof, stary, największy na świecie, patrz co on ma w ręce. Mithrilowy. Boże, jakie ja dziury robi, patrz jakie on dziury robi, stary, aż ja wpadam do dziury, jak on kopie. Może go do party powinniśmy dodać. Kto to kurde jest? Nie wiem, ale moja postać przestała w ogóle kopać, jak on zaczął kopać przy mnie, chyba uznała, że jej się nie opłaca. Stary. A my wyjdziemy stąd później? Jasne. W ogóle skoki są dzikie. Szukaj diaksów, Lothar. Nie, tak się diaksów nie szuka. Znajdziemy. Wszystko jest na powierzchni. Nie, znajdziemy coś na pewno, stary. Ty myślisz tylko, że wszystko jest na powierzchni. Byłeś kiedyś na samym dole? No, nie wiem, dokąd jest granica. Stary. Bo potem nie da się wyjść. Granicą jest nasza wyobraźnia. Fairki has accepted. Mogę dodawać znajomych, czy mi potem będą pisać jakieś wiadomości prywatne albo coś? Bo nie wiem, czy w tej grze można dodawać. Można dodawać, a nie usuwać, nie? Są usuniesz, jak będzie ci spało. Stary, ja powiększam dołek na boki. Koleś ma hardkorowy kill-off. Po co my tu w ogóle kopiemy to? Chciałeś diamenty szukać, to ci szukamy. O, Perki, zaprośmy go do tego. Friends, Perki, jak go mogę zaprosić do tego? Invite to party, no niech kopie. Czy to, co my tu wykupujemy, te kamyczki, jakieś dirt czy coś, to też będziemy mieli w plecaku? Ja muszę zaakceptować. Gdzie jest Perki? Kopcie dziurę, a nie kurde się obijać. Jak się ja kopię? Tylko lewy przycisk trzymam, czy prawy też? Prawym kręcę sobie kamerę, lewym. Nie? Tylko lewym kopiesz. Ale prawym się obracam. Perki nie chce dojść chyba. A jest, dobra. Perki, kurde, nie ma tam, że będziesz nasz lucik tutaj zgarniał. Kop. Teraz na boki kopiemy, robimy wielką jamę. Aha, nie umiemy stąd wyjść za niedługo, nie będziemy mogli. No tylko się trzymam wyżej. Czekaj, bo jest wilkołaczek jakiś, dodałem i go też. Invite to party zrobię, wilkołaczek. Jaka muza, stary. Naprawdę to nic nie ma, no musi coś być. Stary, a... Może czekaj, ja ci przekażę team leadera. O. Musi być jakiś rare loot, założę się. Jak mogę zrobić taki kill-off jak on? Albo lepszy niż mój? Naciśnij L i masz wszystkie recepturki. Dobra. Jak to się stąd wychodzi, powiedz mi. Wyszedłem, wychodzimy z dziurki. Odwrót. Odwrót. To jest... co, może najpierw zrobię tego kopra? Tak. I zrobisz swój teren. A nie mamy jeszcze tego kopera? Czekaj. W ogóle gdzie są moje itemy, które naciśnij ja mam? L. Mam masz tam portal shard. Tinker Workshop, zakładka. Tinker Workshop, no. No i nasz claim flag. 317 na 1 mam. No naciśnij start track. Złoto znalazłem.
Chodź kopać złoto. Wciśnij ten start tracking, to z prawej strony będziesz miał listę, co masz zbierać. Okej, ja już mam wszystko. Teraz tylko złoto mi pozostało. To jest agat. Spokojnie. Nazwijmy ja to złotem mogę kopać. Po prostu. A ja nie mogę niby? Nie, bo musisz mieć lepszy kilometr. Dobra, ale będę udawał, że niby kopię. Okej. Lothar chce trading session ze mną zrobić. Czy mam mógł zaakceptować? Mam coś ma ciekawego? Nie wiem, może chce mi coś dać. Mitrilowy kilof mi dał. Jak to załadować do na pasek tu? Patrz, patrzcie na to. Idę kopać, wszystko skopię. Wow! Boże, ludzie, co ja mam? Co teraz kopię? Stal? Iron. Nie macie po co kopać, bo ja już zacząłem, to już skurde, to już jest koniec. Dobra, tam walić to pode mną. Dobra, to robimy to, co tutaj. Idziemy kończymy. Robić tą deskę, znaczy tą flagę. Ile masz już kopę? Wszystko już mam. Tak, no to chodź, idziemy do workshopa. Stało się, Minecraft usłyszliwe, to nie Minecraft. O, tutaj. Przecież. Gdzie? No, niebieska strefa. Niebieskie strefy są publiczne, a czerwone to są od graczy. Ale co to znaczy niebieska publiczna? To jest workshop? Tak, tutaj też masz. Podchodzisz do... A, widzę teraz. ...tej maszyny. No i wiem, craft. No i robię craft. No dobra, craft. Mam flagę i co mogę z nią zrobić teraz? Teraz naciśnij M, mapę. No. I na samej górze masz show, claimable, land. Show... Na czerwonych strefach nie możesz stawiać swojej rezydencji. To gdzie stawiamy naszą rezydencję? Jeśli chcesz na tym biomie, możemy inny biom poszukać. Nie, nie, nie. Ja już tu wybrałem. Mogę sobie zaznaczyć coś na mapie? Nie. A mogę biec, mając mapę otwartą? Nie. To ja też nie. Czekaj, bo nie wiem, w którą stronę mam biec. Chyba w tą. Tak, w tą. Biegnę. Dobra, w tą. Ale skąd wiesz, jak nie wiesz, gdzie ja biegnę? Widzę, jest zaznaczone wszystko. A potem, żeby wrócić na inny biom, będę musiał do kryształu dobiec? Tak, do kryształu. To trochę średnio. To inaczej może pobiegniemy. To może chyba, że... Nie no, każdy biom będzie taki zajęty, nie? Nie, niektóre nie są aż tak. To może szukamy innego biomu, chodź. Ale muza. Jeszcze jak założysz sobie taką właśnie teren, dostaniesz nowe narzędzia. Okej, dobra. Ale to są tylko na twoim terenie, które dobra. Będą działać. I na który biom idziemy? Beach to jest taka plaża. To jest bardziej taki pustynny. To ja wiem, jaki my chcemy. A co to są te tiery? Mogę iść na wyższy tier, czy nie wolno mi? Możesz. Tam na tier wyższy masz lepsze surowce, lepsze drewno i tak dalej. To czemu nie od razu nie idziemy na lepsze? A masz narzędzia takie? No mitrilowe. Akurat do kopania masz. Dobra, no to idziemy na... Wiesz na co idziemy? Tu był shield, się nazywał shield. To musi być super akcja, fajna. Shield, tak? Wow! No! Oj, chyba nie tylko ja wpadłem na to, że to jest zajebisty biom. No to stary, tu jest wszystko zajęte. Dobra, jeszcze raz. Kolejna próba. A może po różnych sobie poskaczmy, poszukajmy jakiegoś fajnego. Oj no. A, bo tu nie ma podwójnych skoków do góry. Tu jest jakaś mgła na tym biomie, taki mi się nie podoba. No to czekaj. Wetland. Co to jest Wetland? To chyba byłem w nim właśnie, czy nie? Ja sprawdzam Wetland. To ja idę na fiord. Musisz taki ładny znaleźć, żeby wiesz, cieszył oko. Ten jest stary zajęty cały. Jakie rzeczy tu w ogóle ktoś pobudował? Bay, teraz sprawdzam. Keep him at bay, Gary, move out. A są to jakieś moby do bicia czy cokolwiek, czy to się tylko nie, buduje? Dopiero będzie dodane wszystko. Czyli na czym ta gra aktualnie polega? Na kopaniu i budowaniu? Na razie tak, a później dojdzie jeszcze PvP. Czy będziesz mógł zbudować ładny zamek? I go komuś atakować? Co za muzyka? Myślę, że kupisz tą grę w ogóle.
20 euro kosztuje founder. Znalazłem. Nie wiem, gdzie jestem. Bay. Oh, fuck. O, na Bayu jestem. Ty byłeś na Bayu, nie? Nie, ty byłeś na fiordzie. Ja jestem na fiordzie, jest cały zajęty. Toś na Bay. Brakom fiord. Patrz, jak moja jak mogę oddalić postać. Gra jest jeszcze niesoptymalizowana, więc nie oczekujmy cudu. Ale po czym, że co, że klatek czy coś? Zobaczysz później. Trochę pograsz, jak ktoś będzie kopał, to może ci ciąć nawet kompro. Tak. No, jak wczoraj znajomi kopali, to miałem jeden FPS. Co ty gadasz? Ale za ostro kopki robili. Ja mam 3 milion dirtu, co mam z nim zrobić? I czemu go mam po lewej zaznaczonego? Aha! To jest materiał, jaki będziesz używał na przykład do budowy. Metal, iron, ore, stone, dirt, stone, agate, woda, land, nie, jak to się, snow, tundra, snow. O, jakie ktoś tu wykopki zrobił, największe na świecie. Misz. To jest robota w 10 sekund. Jak to się robi? To jest właśnie kogoś teren. Aha, myślałem, zaraz, że ktoś to kopał ręcznie. Nie. Ale tu cały teren jest za czerwono, czyli to wszystko jest czyjś teren, tak? Gdzie my teraz chodzimy? Tak, jeśli idziesz prosto, tam widzę, jest jakiś wąwóz. Ale tu mogę sobie kopać na czymś terenie, na przykład to coś, co tu jest? Opatrz, takie coś? A nie, nie mogę, bo jest na czerwono. Możesz. No nie mogę, jest na czerwono. Ale kopać możesz. No nie mogę kopać, no mówię ci, że jest na czerwono. No. Czekaj, Lotara zaakceptowałem. I rozumiem, że ten klucz można tylko... Ja nie wiem, bo ja go wpisałem już kilka dni temu, najprawdopodobniej tylko jeden dzień grania nas czeka. Jaka muza! Nie wiem, podobno te klucze są do końca close beta. No właśnie, nie wiem, po co by mieli dawać klucz na 7 dni? To i co, za chwilę by ktoś kolejny i kolejny, po co? To bez sensu w ogóle. No. Co to kopiemy teraz fajnego? Koper. A, najlepiej. Koper to jest do podstawowych narzędzi. A mitril gdzie się znajduje? Weź mi opowiedz o tym. Właśnie nie wiem. Stary, może nie doszedłem jeszcze na jakim tierze jest? A bo ty przecież jeden ten. Ja jestem tier 2 chyba. A skąd to poznać, jak jesteś tier? Czekaj, bo my chyba jesteś... A nie, jeszcze kawałek i tutaj założymy naszą wioskę. Jak otworzysz swoje inwentory i najedziesz myszką na chociażby ten swój kill off, to masz na dole napisany tier. A mogę skopać na przykład krzak i go potem przesadzić? Można zebrać to, ale musisz mieć sierp. Tu na dole jest nasz dom, wiesz? Widzisz to? Ile jest tu fajnego tego? Bardzo ładne. Dolina miłości to jest i szczęścia. To by to mówił, bo dolina śmierci, ale... Dolina śmierci, jak to... Ale jak postawię tu ten, dobra, i jak no mam wstawiać? No ale co, mam flagę dać, na pasek akcji, czyli no, flagę, na dole, tą flagę. I teraz wybierz, gdzie masz postawić. A czemu taki mały? Nie jest. No na razie jest mały. Później upgrade'ujesz to takim drugą flagą. To co, gdzie to postawię? Ja tego nie widzę teraz. To jest według twojego uznania już. Czekaj, może na tym, może na szczycie tutaj góry. Wiesz, taki zamek na szczycie góry, a na dół będzie... Chcecie się potem wygładzać to? A jak to się wygładza? No chyba, że chcesz pod kątem robić budynek. Nie no, wygładzimy stary, na szczyt góry i wygładzimy, no nie będziemy przecież, wiesz, ja tu mam mieszkać, to nie jest na 5 minut. Wilkołaczek, chyba, ja w tej dodałem górze. Chyba do party, Wilkołaczek, no przecież dodałem ci, invite to party, Lotar, invite to party, no. Coś mi spamuje. Chodź na górę tej góry. Wow, da się tu skakać na nią? Okej. Okay. No ja siedzę jeszcze na innym terenie, bo tam adminem jest to tam. Ale powiedziałeś, że to jak ja tutaj coś zrobię, to mi się wyrówna teren. Znaczy, że będzie tak jak tam. Zrobiłeś już? Masz teren? Nie, zaraz. Czekaj. Stoję na samej szczycie góry. Nie wiem, czy tu? Tak. Tu chyba. To ciężko będzie tu wejść w ogóle. Weź nie gadaj, stary. Zrobimy tunel. I HP na razie nie traci się, jak skoczysz z jakiejś góry. A później jest, się traci? No... Nie dodam PvP. Zrobiłem. Confirm. Dobra. Teraz tak. Pod... O, faktycznie, Jasiu, claim. Claimy to jest właśnie twoja działka. Pod U. Czekaj, masz pod swoje C claimy. Toggles between cube and sphere. Pod Alt. Eyedropped mode. Ctrl Z, Ctrl Y. A, Ctrl Z to jest undo and action.
Dobra. Number of claims 1. Current rate per day 300. 300 czego? Currently supply of copper ore 124. Enter deposit amount. O kurde. To ja muszę koperem za to płacić? Trzeba płacić się tak zwane podatki koprem. Dobra, nie wiem o co chodzi, ale jestem tu. No i co teraz mogę zrobić? Nie mogę tu kopać. Się opłacić. Widzisz? Teraz tak. Musisz dodać mnie jako budowniczego. Naciśnij U. I masz Claim Manager. Claim? Upkeep Manager. Naciśnij na tą swoją. No, dałem na Upkeep Manager i No Access. O, teraz tak. Specific. Welcome. No Access. Security Level. No i teraz tak. Na dole masz Builder? Specific coś tam, nie? Mm-hmm. Niżej wpisz mój nick. Builder Bullion, tak? Tak, i daj Builder. Okej, okay. Dodałem cię. Jako Builder, tak? Dobra. No. Teraz Jasiu w ekwipunku dodały ci się... Soushibo. Nie. Nie, Jasiu jesteś. Twitch.tv/Soushibo. Okej, okay. Da się to jakoś zapisać? Zapisałem, dobra. Teraz ci pokażę magię. Na przykład coś takiego, patrz, przed sobą. Magia. Naciśnij I. W ekwipunku masz różne teraz dodane narzędzia. Takie jak Delete tool, Smooth, Heal. Selection Tool. Weź sobie to wszystko dodaj na pasek. To czekaj. Find Tool. Coś tam Tool. Wszystko, nawet ten z plusikiem. Dobra, czyli pod szóstką mogę co? Na razie przejdziemy do posta. Do tego z minusikiem. Maluję, stary. Z jakim minusikiem? No, coś się nie wychodzi. Na dziewiątkę, no widzę. No ja pomalowałem przecież. Scrollem powiększasz sobie znaczek. Możesz robić takie małe, wielkie. Dobra. Mi się wydaje, że powinniśmy zacząć od poziomu tu któregoś, od tego. Tak, to najpierw podstawy, nie? Na przykład jest tutaj wygładzanie krawędzi jeszcze smoothem. Czekaj, ja ci powiem tak, patrz. Tu. A, czyli on ma kostki jak w Minecrafcie takie. Mhm. I z lewej strony jak masz te materiały, to wybierasz sobie materiał, jaki masz budować. Dobra, nie chcę budować. Na razie chcę tu wykopać trochę terenu mojego. A i tak po prostu klikam sobie. O, zajebiste, to jest teraz już coraz patrz, lepiej. O, schody zrobiłem. No na dole będziemy schody potrzebować, a nie tu. Dobra, tylko nie zniszczmy krawędzi tej góry, wiesz? Tu jak są te krawędzie z boku, tego nie uszkadzaj. Bo... Tego nie uszkodzisz nawet. No z zewnątrz możesz to skopać, ale możesz to skopać z zewnątrz, ale nie kopiemy na razie, wiesz? Bo ja już mam wizję tego domu. Tu już więcej nie kopiemy, tu zrobimy wejście do niego. To będzie albo taką basztę. To zaczniemy od jednej baszty, okej? Okay? Mhm. Nie wiem jak to się robi, ale taki mam, kurde, pomysł. No dobra, to zostawmy już, nie kopmy, nie róbmy więcej dziur. To teraz? Nauczy się stawiać klocki. To jak się stawia klocki? Pod trójką pewnie. Pod czwórką, ja mam pod czwórką, taki kwadracik żółty z plusikiem. No i postawiłem. A teraz zrobię tak, czwóreczkę, jedynkę i go skopię sobie. A czemu tu nie mogę skopywać? Pod dziewiątką możesz go zaokrąglać, ja mam coś takiego. To jest Smooth Tool. Smooth Tool to jest ten, a Heal? Heal? Naprawiasz teren jaki był. Aha, ale jaki był kiedyś? O, schodki tak. Zrobiłeś. No, raczej to fartem wyszło, ale ze szczegółów. A to co, jak to zrobiłeś, taką wieżę, tu, taki most? Takie coś to jest Line Tool. Czekaj. Nie widzę Line Toola w ogóle. To jest takie zielone, zielone coś. Nie mam czegoś takiego. No to a jest, pół. Dobra, Line Tool, okej. Okay. Line Tool robisz tak jak w Paincie. Dobra, idziemy kopać. Ale czekaj, jak tutaj wyrównasz, to ci się dodaje... Napraw mikrofon, ktoś powiedział. Ja mam źle? Halo? Dobra. Nie wiem, czy się naprawił mikrofon, czy nie. Idziemy, skopiujemy wszystko w tej dolinie? Oczywiście. O, fach. Się błyszczy mitrid, wiesz? Ale to dużo jest do skopania?
Jesteśmy tak. W krainie. Czekaj. To jest copper. Niebieskie to jest iron. To białe to jest tin. Nie, czego to jest odpowiednik tin ore? Może najpierw workshopa by się zrobił, nie? Jakąś pracownię, gdzie będzie się wytwarzać narzędzia. Nie, nie, najpierw skopmy, stary, będziemy najbogatsi. Okej. Okay. I co, ta dziura i ona taka już zostanie, czy się odrodzi kiedyś? Jakoś po czasie się łatają i nowe surowce. Czasami skrzeczy mikrofon. Ciekawe, czemu czasami skrzeczy.